PKO Bank Polski, Ekstraklasa, Legia Widzew. W niedzielę w Canal+ Sport i w serwisie Canal+ Online. Tylu aktualnych mistrzów świata w Premier League jednocześnie jeszcze nigdy nie grało. Dziś jest już ich aż 7. Tak więc znów mogę nawiązać do tytułu jednego z moich ulubionych westernów z Charlesem Bronsonem, Steve'em McQueenem i Julem Brynerem w rolach głównych, czyli do 7 wspaniałych. Mógłbym piłkarzy porównać do 7 samurajów, ale poczekam z tym, aż Japonia zostanie mistrzem świata. Mógłbym porównać ich do 7 krasnoludków, tych od Królewny Śnieżki. Ale ponieważ Emiliano Martinez ma prawie 2 metry wzrostu, to po prostu nie wypada. Czasem mówimy, że sportowcy to tacy współcześni gladiatorzy. No to niech przez chwilę, tylko na potrzeby tego materiału, argentyńscy piłkarze będą jak kowboje, jak tacy południowoamerykańscy gauchos. Witam, dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Rafał Nahorny, jestem dziennikarzem Canal+ Sport. Dziś zapraszam na spotkanie z argentyńskimi mistrzami świata, którzy na miejsce pracy wybrali najlepszą ligę świata. Oczywiście wolałbym przedstawianie tych mistrzów rozpocząć od Leo Messiego, ale ten wyspy omijał szerokim łukiem i tylko od czasu do czasu wpadał tu na gościnne występy z Barceloną, z Paris Saint-Germain. Podobno Pep Guardiola namawiał go kiedyś na transfer do Manchesteru City, ale dziś Messi gra w Ameryce, w Major League Soccer, w Interze Miami. Trudno, co robić? Bo angielska Premier League wcale nie jest ulubioną ligą czempionów mundialu w Katarze. Podopieczni selekcjonera Lionela Scaloniego najchętniej wybierają cieplejszy klimat, na przykład hiszpański, chociaż w Barcelonie czy Realu Madryt żadnego z argentyńskich mistrzów dziś nie uświadczysz. Ciekawe też, że żaden argentyński mistrz nie skusił się jeszcze na ofertę z Arabii Saudyjskiej. Do powstania tekstu potrzeba czasem pretekstu. Pomysł o argentyńskich mistrzach w Premier League chodził mi po głowie od kilku tygodni, ale czekałem na stosowny moment. No i wybrałem ten, kiedy na Wyspach zameldował się ten 7. mistrz świata. Zameldował się Gonzalo Montiel, prawy obrońca, który przeniósł się z Sewilli do Nottingham Forest. Zameldował się na razie tymczasowo, bo jest to tylko wypożyczenie. Złośliwi od razu skomentowali tę przeprowadzkę. Od Mistrzostwa Świata i triumfu w Lidze Europy do spadku z Premier League. Ale zjazd! Ale spokojnie, nic się jeszcze nie stało. Przecież Nottingham Forest cały czas znajduje się nad kreską. Wprawdzie ściągano Argentyńczyka na City Ground po to, by uszczelnić defensywę Forest, ale niech no tylko sędzia podyktuje dla nich rzut karny. Pamiętacie, kto strzelał ostatnią 11 w finale mundialu przeciwko Francji? A pamiętacie, kto podszedł jako ostatni do rzutu karnego w finale Ligi Europy pomiędzy Sewillą a Romą? Gonzalo Montiel. Nie wszyscy argentyńscy mistrzowie świata przyjechali do Europy z Buenos Aires, ale uznałem, że fragment wielkiego przeboju Manamu będzie do tego materiału pasował jak ulał. Starsi kibice doskonale pamiętają, że argentyńscy mistrzowie świata grali w Anglii jeszcze w erze przed Premier League. I znów wolałbym w tym miejscu mówić o Diego Maradonie jako gwieździe angielskiej klubowej piłki sprzed lat. Ale boski Diego nad deszczowe wyspy przedłożył Neapol, Barcelonę i Sewillę. Za to dwaj starsi koledzy Maradony, Osvaldo Ardiles, który dla piłki nożnej rzucił studia prawnicze, i taki brodacz Ricardo Villa, dwaj mistrzowie świata z 1978 roku, przyjechali na wyspy. Odnieśli tutaj wielki sukces. Nie przestraszyli się brzydkiej pogody, pluchy, szarugi, mrzawki. Grali w Tottenhamie, byli gwiazdami tego klubu, zdobyli z nim 2 Puchary Anglii. Choć w finale w 1982 roku ze względu na toczącą się brytyjsko-argentyńską wojnę o Falklandy, która na szczęście trwała tylko 10 tygodni, zagrać nie mogli. Za to rok wcześniej Villa w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City strzelił zwycięskiego gola. Gola, który uważany jest za jednego z najładniejszych strzelonych na Wembley w XX wieku. Można to zresztą zobaczyć w internecie. Ardiles i Villa zdobyli także z kogutami Puchar UEFA, a Ozzy Ardiles był też pierwszym argentyńskim menedżerem w Premier League. Oczywiście pracował w Tottenhamie. Wracamy do współczesności. Ciekawe, że wspomniany już Montiel to zaledwie jeden z dwóch z 7 argentyńskich mistrzów świata, który trafił na wyspy dopiero po zdobyciu tytułu. Reszta grała już w Anglii przed Mundialem. Najdłużej, choć z przerwami, jest w Anglii Emiliano Martinez, z którym już w Arsenalu z powodzeniem rywalizowali zarówno Łukasz Fabiański, jak i Wojciech Szczęsny. W efekcie bramkarza wypożyczano z klubu do klubu i wydawało się, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Aż wreszcie do Emiliano Martineza uśmiechnęło się szczęście. Kontuzji doznał Bernd Leno, Martinez wskoczył do bramki kanonierów i dokonywał w niej cudów. To dzięki niemu w dużej mierze Arsenal zdobył Puchar Anglii, a potem tarczę wspólnoty. Emi awansował do reprezentacji kraju, przeniósł się do Aston Villi, z którą w tym sezonie chce zawojować Europę. Już jako czempion naszego globu i jednocześnie najlepszy piłkarz młodego pokolenia katarskiego mundialu trafił na wyspy Enzo Fernández. Trafił do Chelsea, do drużyny będącej w przebudowie. Wystarczy powiedzieć, że Fernández przez te kilka miesięcy miał już 4 menedżerów. Fernández kosztował krocie. Zapłacono za Enzo ponad 100 milionów funtów i dlatego był Argentyńczyk przez kilka miesięcy najdroższym piłkarzem w historii Premier League. Co z tego, że wyróżnia się w każdym spotkaniu, ale bramki w Premier League Argentyńczyk jeszcze nie strzelił. Chociaż w meczu z West Hamem próbował nawet ją zdobyć z rzutu karnego. Od 4 lat postępy na Wyspach czyni Alexis McAllister. Nie od razu się na nim w Brightonie poznali. Komentatorzy zamiast mówić o grze piłkarza opowiadali, jak to jego ojciec Carlos występował u boku wielkiego Diego Maradony. Ale wszystko to się zmieniło, bo po prostu Alexis zaczął grać lepiej w piłkę nożną. Pojechał na Mundial, strzelił gola biało-czerwonym i niedawno przeniósł się do Liverpoolu. Zobaczył już nawet czerwoną kartkę, ale na jego szczęście po kilku dniach mu ją anulowano. Mistrza świata ma w kadrze także Manchester City. Gdy jeszcze przed Mundialem Julian Alvarez wrócił z wypożyczenia z River Plate, wszyscy mu współczuli. No bo wyjdź człowieku na trening i rywalizuj o miejsce w składzie z Erlingiem Haalandem. Mission impossible. Ale Alvarez wyszedł na boisko, rozejrzał się w prawo, w lewo i uznał, że wcale nie musi grać na szpicy, że może występować jako cofnięty napastnik, może atakować z lewej strony, z prawej, może grać na środku pomocy i plac w wyjściowej 11 Pepa Guardioli ma Alvarez coraz częściej. Strzela więc, asystuje, jak trzeba broni. Co więcej, stał się też Julian kolekcjonerem trofeów, bo ledwo co dobił do 50 rozegranych meczów w barwach Manchesteru City, a już mu zdążyli na szyi powiesić aż 4 medale. Jedno trofeum zdobył już na Wyspach obrońca Lisandro Martinez z Manchester United. To najskromniejsze, Puchar Ligi. Trochę się dziwiono, gdy menedżer Erik ten Hag ustawił na środku obrony Czerwonych Diabłów zawodnika, który urósł zaledwie na wysokość 175 cm. Ale te niedostatki fizyczne Argentyńczyk nadrabia walecznością, zwrotnością, szybkością i umiejętnym ustawianiem się względem rywala. Czy Martinez rozwiał wszystkie wątpliwości związane z jego grą na środku obrony przy tak skromnych warunkach fizycznych? Nie sądzę, ale walkę o miejsce w składzie z Maguirem i Lindelofem wygrywa. Wreszcie ten 7. Cristiano Cuti Romero z Tottenhamu. Cuti, czyli słodziak. No chyba trudno o mniej pasujący do jego bezkompromisowej postawy względem rywali przydomek. Prędzej spodziewałbym się drwala, rzeźnika, kolekcjonera kości, bo przecież Romero tylko w ubiegłym sezonie zobaczył aż 16 razy żółtą kartkę, a 2-krotnie sędziowie wyrzucali go z boiska. No ale może poza boiskiem, może poza stadionem jest Romero takim czarusiem, takim kimś do rany przyłóż. A tak na poważnie, to nowy menedżer Tottenhamu, Ange Postecoglou, widzi w Romero głównodowodzącego defensywą kogutów. W tym sezonie, gdy Romero był na boisku, Tottenham nie stracił jeszcze ani jednego gola. Co więcej, jego nazwisko nie trafiło jeszcze ani razu do notesów sędziów. Mało tego, Romero strzelił już jednego gola, a gdy tylko zabrakło go w meczu o Puchar Ligi przeciwko Fulham, stało się nieszczęście. Czy brak mistrza świata w klubowej kadrze oznacza od razu utratę szans na zdobycie mistrzostwa Premier League? No tak to nie działa. Nikt nie skreśli przecież Arsenalu z listy kandydatów do mistrzostwa tylko dlatego, że Mikel Arteta nie ma do dyspozycji ani jednego Argentyńczyka. Tak samo jak z powodu obecności Gonzalo Montiela w klubie City Ground nikt nie wskaże Nottingham Forest jako faworyta do zdobycia mistrzostwa Anglii. Postscriptum. Ale były czasy, gdy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii występowało jednocześnie jeszcze więcej mistrzów świata. Kiedy to było? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Wtedy, gdy Mistrzostwo Świata zdobywała drużyna Alfa Ramseya w 1966 roku. Wtedy na angielskich boiskach grali wszyscy aktualni mistrzowie świata z Banksem, Moorem, Charltonem i Hurstem na czele.